Dzień dobry, cześć kochani. Dzisiaj będzie o okazywaniu szacunku i asertywności. I zanim przejdę do rzeczy, bo to jest główny temat, to muszę opowiedzieć historię, jaka stoi za tym, co mnie zainspirowało ku temu, żebym o tym dzisiaj mówiła. I teraz tak, 28 września napisałam posta o tytule My, wnuczki wiedźm, które przeżyły. Mamy gdzieś, no to nie wieście. O, tak to szło. I ja ten post udostępniłam na moim prywatnym profilu, na moim fanpage, na moim Insta, na innych moich mediach. Wzięłam też tekst do tego posta i udostępniłam go na kilku różnych grupach, na których jestem. I kilka dni później napisała do mnie pewna osoba, która powiedziała, że gdzieś już to widziała. Poczułam się bardzo zmieszana w tym momencie, ponieważ jestem autorem wszystkich moich tekstów i jeżeli kogoś cytuję, to o tym mówię. Jeżeli kogoś parafrazuję, to też o tym mówię. Jeżeli podaję cytat bezpośredni, to podaję też autora. I poczułam się skołowana, bo myślę sobie, czyżby ktoś oskarżył mnie o plagiat? No ale odpowiedziałam tej pani. Nie jestem pewna, do czego pani nawiązuje, ale jeśli chodzi o tytuł, to widziałam go kiedyś na koszulce, którą sobie kupiłam lata temu i tam było napisane I am the granddaughter of the witch that survived. Także stąd była ta pierwsza część tytułu. No i cnoty nie wieście, to takie memiczne hasło już w zasadzie po tym, co się stało, kiedy nasi cudowni ludzie, którzy nami rządzą. No nieważne, nie będę się wdawać. Ale skomponowałam te dwie rzeczy i zrobiłam z tego tytuł i rozwinęłam to. Ta inspiracja przyszła do mnie bardzo nagle, bardzo intensywnie też i uznałam, to będzie fajny post. I był. Miał reakcję fantastyczne. Ja po prostu bardzo jestem też Wam wdzięczna za każdy like, każde serduszko, każde udostępnienie, za każde pytanie, czy mogę udostępnić. Świetnie, naprawdę. Ale ta pani wysłała mi potem screena. I na tym screenie był mój post, był mój tekst i był on przywłaszczony przez kogoś. Było tam zdjęcie dodane przez tę osobę i ona nie podała żadnego odniesienia jakby do mnie, nie udostępniła bezpośrednio ode mnie tego posta, tylko skopiowała sobie tekst i wzięła go. I teraz pomyślałam sobie, poczułam się bardzo nieprzyjemnie w tym momencie. Coś mi się skotłowało w żołądku i pomyślałam sobie, to jest gniew. Okej, dobra. I myślę sobie, moja najlepsza wersja, co byś zrobiła w tym momencie? No i ona po prostu ogień w oczach i mówi, no musisz to naprostować. Ktoś tutaj ewidentnie depta twoje granice. Ładnie podziękuj jeszcze tej osobie, która ci powiedziała, że tak jest. I tak też zrobiłam. Podziękowałam tej pani, że wskazała mi sytuację. Zapewniłam ją, że nie podam, że mam tę informację od niej. I zwróciłam się do tej osoby, która udostępniła moje treści. Pod moimi treściami napisałam komentarz, że tekst pochodzi ode mnie, że ja jestem autorką, że proszę o jego usunięcie i ponowne udostępnienie bezpośrednio z mojego fanpage. I podałam link. Ale nie było reakcji. I wtedy pomyślałam sobie, chyba trzeba zrobić coś więcej, bo mi ewidentnie dalej ta sytuacja nie pasuje. Nie chciałabym, żeby moje treści były kojarzone z tą osobą, bo w międzyczasie zerknęłam na jej profil i to jest life coach. To jest osoba, która ma znacznie większe zasięgi niż ja. To jest osoba, która reprezentuje coś sobą, która tak czuje, powinna reprezentować coś sobą. I stąd też moje oburzenie było takie duże. I napisałam do niej prywatną wiadomość, tak naprawdę kopiując mój komentarz i odnosząc bezpośrednio się do tego jej, tej jej publikacji. I ona mi odpisała w swojej prywatnej wiadomości, że przeprasza, że nie wiedziała, że robi coś złego, że wzięła ten tekst z grupy, w której on był i że nie, powiedziała, że właśnie, że nie była świadoma, że robi coś złego. No i napisałam do niej, że trochę trudno mi uwierzyć, że nieświadomie wzięła ten tekst, skopiowała go do siebie i uznała za własny, bo jeżeli coś publikujemy w sieci, no to w domyśle autorem jest ten, kto opublikuje. I to nie jest w porządku.
Dlatego proszę, i tu ponownie powiedziałam, żeby to wyciąć i udostępnić bezpośrednio ode mnie. I ona mi odpisała, że usunęła ten post i przeprasza jeszcze raz. I wiecie co? Moja najlepsza wersja w tym momencie powiedziała, wiem, że czujesz gniew, bo byłam oburzona, byłam autentycznie oburzona. Ale ona powiedziała, wczuj się w tę osobę. Pomyślałam sobie, ona ewidentnie poczuła się zawstydzona tym, że miałaby usuwać ten post, udostępniać go ponownie ode mnie, już bezpośrednio, w miejscu, w którym ona buduje sobie markę. Ona poczuła się jak małe dziecko w tym momencie, które jest chyba w kącie i poczuła się bardzo zawstydzona. I nie pochwalam takiej postawy, którą zaprezentowała, ale ją rozumiem. I napisałam do niej dokładnie to, że okej, rozumiem tę postawę i to nie jest okej dla mnie jakby, ale rozumiem to. I to tyle. I to była nasza konwersacja i tak się skończyła. W każdym razie z mojej strony ochroniłam moje granice, zaznaczyłam, gdzie jestem i zrobiłam to, co mogłam, tak jak mogłam i tak jak umiałam. I czuję się z siebie dumna. Poczułam na początku gniew, poczułam się trochę oszukana, poczułam, że ktoś mi coś wziął i zabrał dla siebie i uczynił jako własne i musiałam to obronić i tak też zrobiłam. Natomiast z drugiej strony, i tutaj chciałabym się teraz trochę skupić na tym i zrobić z tego taki case study. O ile gdybym ja była w sytuacji tej osoby, to pewnie, najpewniej przeprosiłabym, tak jak ona to zrobiła, spytałabym się, co mogę zrobić, żeby to naprawić. I jeżeli byłoby to za dużo, o co prosi ta osoba, której coś zrobiłam, to powiedziałabym wprost, to jest za dużo chyba dla mnie, czy mogę w jakiś inny sposób ci to zrekompensować. Czułabym się zawstydzona, albo czułabym się bardzo niekomfortowo, gdybym miała teraz pisać coś na moich mediach, podczas gdy buduję moją markę, i pokazywać, że robię taki błąd. Nie czuję się na to po prostu gotowa, a wiem, że lekcja, jaką z tego wyciągnę, jest ogromna i już teraz jestem ci wdzięczna. Ale czy pozwolisz, że na tym etapie tego nie zrobię? I poczekałabym po prostu na odpowiedź tej drugiej strony. Jeżeli nadal upierałaby się na tym, żebym zrobiła to, o co prosi, no to ponownie poprosiłabym ją o jednak zrozumienie i danie mi czasu na to. I wyznaczyłabym, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, nie wiem, 4, po prostu zrobiłabym to tak konstruktywnie, jak potrafię, prosząc ją wcześniej o akceptację. I ufam, że po prostu by to zrozumiała. Myślę, że nie ma człowieka, który by w końcu nie przystał na coś takiego, bo z jednej strony chcę to naprawić, z drugiej pokazuje się z tej bezbronnej właśnie strony i odważnie mówię o tym, że czuję się zawstydzona, więc większość ludzi raczej spełniłoby taką prośbę, jakkolwiek dużo syfu by się nie narobiło. Problem polega na tym, że ta pani jednak nie dała mi wyboru. Nie dała mi wyboru w żadnej sytuacji. Udostępniła moją treść bez mojej zgody. Przywłaszczyła ją sobie. Przeprosiła mnie na zasadzie, nie wiedziałam, że robię coś złego. Nie wiedziałam, że nieświadomie robię coś złego. Spodziewałabym się po kimś, kto jest life coachem, czegoś więcej, szczerze mówiąc. I to mnie zabolało i trochę zawiodło. Ale to, że powiedziała, że usunęłam ten post i kierowała się ku temu, żeby skończyć konwersację, to już nie było zbyt okej. Okay. Bo takie przepraszam, żeby tylko zdusić ogień, który się podnosi, to nie wystarczy często. I najbardziej asertywnym rozwiązaniem z jej strony byłoby właśnie przyznanie się do tej bezbronności, w której stoi, że pewnie czuje się zawstydzona. Ja bym się czuła zawstydzona, będąc na jej miejscu i przyznałabym się do tego. Z tym, że gdyby ona mi napisała, że właśnie czuję wstyd i czuję się winna temu, co zrobiłam i przepraszam za to i czuję, że wyciągam z tego lekcję, ale czy pozwolisz mi na to, że nie będę, że nie opublikuję twojej treści jako bezpośredni post od ciebie, nie udostępnię go u ciebie i po prostu zamkniemy temat na tym etapie, jak jest. Gdyby się mnie spytała, czy pozwolę jej na to, to ja bym się na to zgodziła. Naprawdę bym się na to zgodziła. No bo jestem też człowiekiem i rozumiem po prostu wszystkie emocje, jakie ludzie przeżywali i przeżywają, czy kiedykolwiek odczuwali, czy odczuwają. One też są we mnie. Codziennie.
codziennie po prostu. I to jest okej, że one są, ale bądźmy za nie odpowiedzialni. Bo w tym momencie, kiedy ona odsunęła się od odpowiedzialności za to, co zrobiła, w sumie mówiąc, no przepraszam, nie wiedziałam. No to tym bardziej, że jest to osoba, która rzeczywiście ma znacznie większy zasięg ode mnie, co jest trochę niepokojące w ogóle, jak spojrzałam na to. Ale morał z tego jest taki. Asertywność polega na tym, żeby zachować swoje granice, zaznaczyć je, ale też z szacunkiem potraktować drugą osobę, bo ja mogłabym drążyć temat. Mogłabym wchodzić dalej z butami i ją tam atakować. Mogłabym nawet zrobić jej jakąś burzę na jej własnym kanale. Mogłabym, ale nie zrobię tego, bo wiem, że ona czuje jakąś skruchę, tylko nie umie jej wyrazić. Ona czuje jakieś zawstydzenie, tylko nie potrafiła tego przyznać. Mnie wystarczy sama świadomość, że gdybym postawiła się z drugiej strony w jej perspektywie, to właśnie tak bym się czuła. Bo nie ma takiej emocji, której bym już nie czuła. Nie ma. I jeżeli miałabym właśnie wejść w jej skórę i postawić się w jej miejscu, na jej miejscu, przepraszam, to właśnie tak bym się czuła. Więc ufam po prostu, bo znowu moja najlepsza wersja nie kontroluje, po prostu ufa, że ta osoba wyciąga z tego lekcję. Ja tak naprawdę na dzisiaj to bardzo dziękuję za to wydarzenie, bo zainspirowało mnie do tego, żeby przemyśleć, jak mogłabym przekuć to na jakąś wartość i tym samym podzielić się tym z ludźmi, co teraz właśnie robię. Ja życzę Wam wszystkim jak najlepiej. Życzę Wam przede wszystkim, że jeżeli dzieje się coś takiego, co sprawia, że czujecie się trochę zaatakowani albo obdarci z czegoś, co było Wasze i jest użyte wbrew Wam, bez Waszej świadomości albo wręcz przeciwko Wam, to stańcie w swojej prawdzie i autentycznie przyznajcie, co czujecie i czego oczekujecie. Bo na tym polega ochronienie siebie. I jeżeli druga strona nie jest gotowa do dalszego dialogu, to wejdźcie w jej skórę i zastanówcie się dlaczego. I pomówcie z nią. Chyba, że nie czujecie takiej już potrzeby dalej. Ja nie potrzebowałam. W każdym razie asertywność jest postawą, która jest ani agresywna, ani uległa. To jest łagodna postawa, która cechuje się tym, że stoimy w swojej prawdzie i autentycznie szanujemy własne uczucia i szanujemy też uczucia drugiego człowieka. Jeżeli ktoś nas atakuje, to nie odbijemy ataków w jego stronę, tylko powiemy na przykład, widzę co się dzieje i czuję to co się dzieje, ale widzę też, że jesteś w takim położeniu, w którym uważam, że lepiej będzie, jeżeli porozmawiamy trochę później, czy pozwolisz na to. Zawsze pytajmy, czy pozwolisz na to. Bo jeżeli dajemy wybór drugiej osobie, to ona czuje się szanowana i na tym to właśnie polega. Zawsze dawajmy wybór i szanujmy każdą decyzję. Szanujmy każdą decyzję. I na tym skończę moje dzisiejsze wideo, na tym skończę moje dzisiejsze nagranie, życząc Wam wszystkiego dobrego, przyjemnego dnia, przyjemnej, soczystej, wspaniałej reszty dnia, czy tam nocy, czy wieczoru, którejkolwiek to oglądacie. Widzimy się za jakiś czas, bardzo niedługo, a ja tymczasem znikam. Także trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania albo rozkminę do rozwijania, to piszcie do mnie. Ja bardzo chętnie zabieram się za takie rzeczy również. Jeżeli jest jakiś problem, z którym się mierzycie, albo macie wątpliwość odnośnie do tego, jak postąpić, dajcie znać. Na pewno rozwinę temat w jakimś z moich wideo i jeżeli uznam go za odpowiedni na przykład na mój kanał na YouTube, nie ma problemu. Biorę. Dzielę się tym, co mam, tak jak umiem, tak jak potrafię. I jeżeli podoba Ci się to, co oglądasz, to zapraszam po więcej, bo na pewno będzie tego więcej. Trzymajcie się, miłego dnia i pa, pa!